Rok 1648 to jest rok powstania Chmielnickiego, ale to jest również rok śmierci Władysława IV, króla Polski, kolejnej wolnej elekcji, koronacji na króla Polski przyrodniego brata Władysława IV, Jana Kazimierza. W roku następnym, w 1649, dochodzi do heroicznej obrony Zbaraża. W Zbarażu zamknął się Wiśniowiecki, Jarema Wiśniowiecki, ale na czele 9 do 15 tysięcy żołnierzy. Przeciwko niemu 10 lipca 1649 roku przyprowadził Chmielnicki armię, która miała liczyć nawet 200 tysięcy kozaków i 100 tysięcy Tatarów. Przewaga więc nieprzyjaciela była olbrzymia. Być może 20-krotna, być może nawet więcej. Kiedy mrowie wojsk Chmielnickiego przystąpiło do szturmu, w polskich szeregach dało się zauważyć pierwsze objawy paniki. Wówczas to wzdłuż wałów ruszyła procesja, jak pisze kronikarz, z Najświętszym Sakramentem. Skutek był natychmiastowy. Jak zanotował jeden z obrońców, procesje z Najświętszym Sakramentem nas otrzeźwiły. Szturm został odparty. Rozpoczęło się oblężenie. Szturmy, podkopy, ciąg ostrza artyleryjski. Tak gęsty, że jak zapisał jeden z obrońców, kul padało więcej niż było jaj we lwowskim powiecie. Henryk Sienkiewicz, Bogiem i Mieczem, tak pisał o obrońcach z Baraża. W obozie nie było żołnierza do zastępstwa. Jedni ci sami ludzie musieli strzelać, zrywać się do obrony pod groźbą szturmu, grzebać zabitych, kopać studnie i podsypywać wyrwały, aby lepszą dawały zasłonę. Sypiano, raczej drzymano u wałów wśród ognia i kul lecących tak gęsto, że każdego zamiatać bezpiecznie z Majdanu. Żołnierz obwiązywał brudną szmatą, krwawy łeb i bił się dalej. Dziwni to byli ludzie w podartych koletach i zardzewiałych zbrojach, z potrzaskanymi rusznicami w ręku, z czerwonymi od bezsenności oczyma, a wiecznie czujni, dzień czy noc, deszcz czy pogoda, zawsze gotowi do boju. We wszystkich pułkach panowała jakaś dzika wesołość. Kto by wspomniał o poddaniu się, rozerwano by go w mgnieniu oka na sztuki. Tu umierać chcemy, powtarzały wszystkie usta. Tak to sobie wyobrażał Sienkiewicz, natomiast z czasem w obozie z Baraskim zaczyna brakować paszy dla koni, żywności dla ludzi. Straty są coraz większe, zmęczenie również. Położenie obrońców staje się coraz trudniejsze. Podjęto więc decyzję, że trzeba wysłać kuriera do króla Jana Kazimierza. Śmiałkiem, któremu udało się przedostać przez pozycje kozackie, był Mikołaj Skrzetuski, szlachcic z Wielkopolski, któremu Sienkiewicz zamienił imię na Jan. Mikołaj Skrzetuski jest postacią historyczną. Niewiele ma wspólnego z postacią wykreowaną przez Sienkiewicza na kartach ogniem i mieczem. Ale jego niezwykły wyczyn nie tylko opisał Henryk Sienkiewicz ogniem i mieczem, ale zrelacjonował również Samuel ze Skrzypczyny Twardowskiej. Posłuchajmy. Cóż, kiedy tak zamknieni, że ich w swej bystrości gołąb ledwie doleci, nie tylko by z ludzi, kto miał przebyć. Kogo li jednak miłość budzi ku ojczyźnie żarniwa, żeby na to zdrowie swe odważył, wielką mu nagrodę wodzowie za to dać ofiarują. Tedy się obierze, spod chorągwi towarzysz, że w prostym ubiorze puchatera jednego czuchaj wziąwszy ruski i guńkiem i postoły nijaki Skrzytuski. Drogi się tej podejmie i od odwodów listy owe weźmie. Toż w nocy tedy przezroczysty wstaw najpierw, przyleg śmiało się ochynie. Z tymi, gdy szczęśliwie dziwna rzecz przepłynie, niemniej niezmoczonym po trawach czołgając i szczero prawdziwego Rusina kłamając, dobierze się Złoziec, stamtąd pójdzie dalej. Tak więc, jak wynika z relacji, Skrzytuski działał bardzo inteligentnie. Wykorzystał wodę, podawał się za Rusina, ubrał się jak Rusin, no i udało mu się dotrzeć do wojsk Jana Kazimierza. Kiedy Chmielnicki się dowiedział, że zbliża się Jan Kazimierz z polskimi oddziałami, zostawił niewielką część swojej armii pod Zbarażem i ruszył na spotkanie króla. Pod Zborowem otoczył polskie oddziały. I co się dzieje dalej? Oddziały Jana Kazimierza zostają otoczone przez Chmielnickiego i
kozaków. Sytuacja jest groźna. Grozi bowiem Rzeczpospolitej, że król dostanie się do kozackiej niewoli. I wtedy, w tej bardzo trudnej sytuacji, zadziałał kanclerz Jerzy Ossoliński, wybitny polski dyplomata, który towarzyszył królowi, który śpieszył na odsiecz załodze z Baraża. To on przykupił Hana Tatarów i doprowadził do podpisania ugody z Borowskim, która była takim chwilowym zawieszeniem broni. Jakie były jej najważniejsze postanowienia? Chmielnicki miał zostać hetmanem kozackim z władzą nad trzema województwami: kijowskim, czernichowskim i bracławskim, czyli jak gdyby no, powstawał taki trzon kozacki z tych trzech województw. Wojska zaporowskie miały cieszyć się swobodą, szlachta miała wrócić na swoje majątki, rejestr miał wynosić aż 40 tysięcy, metropolita kijowski prawosławny miał się znaleźć w senacie. Z tych trzech województw mieli być usunięci Żydzi i jezuici, szczególnie znienawidzeni przez kozaków. Podpisana ugoda zborowska okazała się praktycznie dwuletnim rozejmem. W 1651 roku walki rozpoczęły się na nowo. Król polski Jan Kazimierz wyruszył przeciwko wojskom Chmielnickiego na czele 27 tysięcy regularnego wojska i 30 tysięcy pospolitego ruszenia. Armia kozacko-tatarska liczyła około 100 tysięcy żołnierzy. Mimo przewagi nieprzyjaciela, Jan Kazimierz zdołał narzucić miejsce walki na wybranym przez siebie miejscu, nieopodal miejscowości Beresteczko. Trzydniowa bitwa rozpoczęła się 28 czerwca 1651 roku. Pierwszy dzień upłynął na utarczkach kawaleryjskich zakończonych rejteradą Tatarów. Stanisław Oświęcim zanotował: Pan Bóg z łaski swej świętej poszczęścił naszym, że wziąwszy nieprzyjaciela na szable, w ucieczkę go poddali tak bezwstydną, że wciąż, bez odwrotu i obejrzenia się, we wszystkim biegu końskim uciekać musiał, którego we wszystkim, także locie, naszy srogo milem prowadzili aż do Błody przepraw. Następnego dnia, w dniu świętych Piotra i Pawła, odprawiono wczesnym sitem mszę przed ołtarzem Matki Boskiej Chełmskiej. Tego dnia wojska kozacko-tatarskie podjęły nieudaną próbę rozbicia wojsk Rzeczypospolitej. Heroiczna postawa polskiego oddziału sprawiła, że wszystkie ataki nieprzyjaciela zostały odparte. Wśród poległych tego dnia było wielu dowódców, którzy osobistym męstwem zagrzewali żołnierzy do walki. Polegli m.in. kaszczelan Halicki, Adam Kazanowski, starosta lubelski, Jerzy Adam Ossoliński, podkomorzy Sanocki, Jan Stadnicki. Decydujący trzeci dzień, 30 czerwca, rozpoczął się od gęstej mgły. Jan Kazimierz mimo to postanowił tego dnia rozstrzygnąć bitwę i wydał rozkaz księciu Jaremiemu Wiśniowieckiemu, dowodzącemu lewym skrzydłem wojsk polskich, do szarży. Henryk Sienkiewicz w Ogień i Mieczem tak opisał tą niezwykłą szarżę. Rozpoczął w bój książę Jaremi i widziano go na czele całego lewego skrzydła, jak bez zbroi, z gołą głową. Gnał jak wicher po polu na olbrzymie zastępy złożone ze wszystkich konnych małońców zaporowskich, ze wszystkich Tatarów krymskich, nohajskich, białogrodzkich, z Turków, siltyryjskich i rumelskich, z Urumbałów, Janczarów, Serbów, Wołochów, Pererierów i innych dzikich wojowników, zebranych od Uralu, Morza Kaspijskiego, Błot, Mołockich, aż do Dunaju. Jak rzeka ginie z oczu w spienionych nurtach morskich, tak zginęły z oczu pułki książęce w tym morzu nieprzyjaciół. Chmura kurzawy stała na równinie, niby rozszalała trąba powietrzna i zakryła walczących. Patrzyło na ten nieludzki bój całe wojsko i król, a pod kanclerzy Leszczyński wniósł drzewo Krzyża Świętego i błogosławił nim ginących. Kiedy uderzenie lewego skrzydła związało znaczne siły nieprzyjaciela, do walki włączyło się polskie centrum. Luźny, według zachodnich prawideł ustawiony szyk szwadronowy, prąc naprzód, otwierał jednak pole dla ognia piechoty i dział. Tego Tatarzy nie wytrzymali. Straciwszy brata, Han Isnam Girej uciekł, podobno wlokąc za sobą Chmielnickiego, którego kazał przywiązać do konia. Poszły w rozsypkę mocno wykrwawione siły kozackie i tatarskie. Stanisław Albrecht Radziwiłł oceniał: Po Bogu i Boga Rodzicy należy przypisać zwycięstwo nadzwyczajnemu męstwu wielkiego króla, który sam nie tylko swym szczęściem, ale również radą i ręką kierował tą bitwą.
Wspaniałe zwycięstwo. Kolejne wielkie zwycięstwo odniesione przez Rzeczpospolitą. I kolejne zwycięstwo niewykorzystane. Bitwa miała miejsce w czerwcu, kończy się 30 czerwca. I zaraz po bitwie podkanclerz koronny Hieronim Radziejowski podburza pospolite ruszenie szlachty, aby wracała do domu. Bitwa wygrana, po co dalej walczyć? Trzeba wracać, żniwa się zbliżają. I pospolite ruszenie wróciło do domu. Osłabiona armia polska nie była w stanie opanować całej Ukrainy i zakończyć w ten sposób rebelii Chmielnickiego. Zamiast rozgromienia kozaków doszło do podpisania ugody w Białej Cerkwi. Korzystniejszej dla Polski, bo rejs miał wynosić 20 tysięcy, nie 40, bo Chmielnicki dostał tylko jedno województwo, a nie trzy kijowskie. No ale wszyscy sobie zdawali sprawę, że ta ugoda w Białej Cerkwi nie rozwiąże problemu relacji polsko-kozackich. Polski Jak już mówiłem, na lekcji o demokracji szlacheckiej w Polsce obowiązywała zasada jednomyślności, ale do połowy XVII wieku nie zdarzało się, aby jeden poseł zerwał Sejm. Zdarzało się, że Sejm rozchodził się bez uchwalenia konstytucji, jak wtedy mówiono, dzisiaj powiedzieli bez uchwalenia ustaw. Takie Sejmy się zdarzały. Ale nie zdarzało się, żeby jeden poseł uniemożliwił obrady Sejmu Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy taka rzecz miała miejsce w roku 1652. Jak do tego doszło? Sejm się przedłużał, nie można było dojść do kompromisu i pojawił się wniosek, aby przedłużyć Sejm o jeden dzień. Takie przedłużenie obrad nazwano prolongatą. I wtedy odezwał się poseł z Upity, Władysław Siciński, który powiedział: nie pozwalam na prolongację. I uciekł z sali. Uciekł, bo wiedział, że szlachta go będzie chciała zmusić, żeby z tych słów się wycofał. No i powstał problem. Jeden człowiek powiedział, że nie pozwala na prolongację, czyli powiedział nie pozwalam, liberum veto po łacinie. No i teraz pojawił się problem. Co robić dalej? Czy uznać to za jakiś wybryk, incydent? Czy uznać, że jeden poseł może zerwać Sejm? Może uniemożliwić dalsze obrady? Niestety, większość stanęła na stanowisku, że skoro jeden się sprzeciwił, to dalsze obrady Sejmu są niemożliwe. Wśród nich był m.in. marszałek Sejmu podczaszy woski Andrzej Maksymilian Fredro. Dlaczego Siciński zrobił to, co zrobił? Historyk Władysław Czapliński twierdzi, że był klientem Janusza Radziwiłła. Nie ma na to dowodu, ale jest to bardzo prawdopodobne. Klientem Janusza Radziwiłła, czyli był człowiekiem uzależnionym materialnie i politycznie od wpływowego magnata, który go wykorzystał dla swoich prywatnych celów. I dla swoich prywatnych celów zerwał Sejm. Hipoteza Czaplińskiego dzisiaj powszechnie przyjmowana za słuszną, dlatego w większości podręczników możecie przeczytać, że poseł Upicki był klientem Janusza Radziwiłła. Ale jak się bliżej przyjrzeć sprawie, to nie ma na to dowodu. Być może poseł Władysław Siciński działał z własnej inicjatywy. Nie da się tego do końca wykluczyć. Liberum veto, krzyknął Siciński 9 marca. Dwa dni później zebrał się Sejm. Dwukrotnie wzywano posła Władysława Sicińskiego, jednak był nieobecny. Gdy marszałek ogłosił w takiej sytuacji senatorowi królowi rozwiązanie Sejmu, wojewoda brzesko-kujawski Jakub Szczawiński miał krzyknąć: bodajby przepadł. Na co cała Izba Senatorska odpowiedziała chórem: amen. Jeden ze współczesnych zanotował. I tak Sejmowi rekwiem zaśpiewano, ale bodaj nie zarazem rekwiem Polski. Co się dzieje dalej? Chmielnicki postanowił osadzić na tronie w Mołdawii swojego syna Tymoteusza. Drogę do Mołdawii zagrodził mu hetman Marcin Kalinowski i poniósł pod batochem straszliwą klęskę 29 maja 1652 roku. Wybito do nogi 10-tysięczną armię polską. Wyprawa kończy się sukcesem. Tymofiej zostaje władcą Mołdawii, ale historia jego rządów w Suczawie okazała się bardzo krótka. Wkrótce zawiązał się przeciwko niemu spisek bojarów. Pod Suczawę nadchodzą wojska siedmiogrodzkie i polskie. Tymofiej ginie zamordowany.
wojska polskie spotykają się z kozakami w obozie pod Żwańcem. No i tam dochodzi do kolejnej ugody, ugody żwanieckiej. Grudzień 1653 rok. Ugoda żwaniecka właściwie powtarza ugodę zborowską, czyli znowu 30 tysięcy rejestrów. Trzy województwa czernichowskie, kijowskie i bracławskie dla Chmielnickiego. Pod Żwańcem znowu przekupiliśmy Tatarów. Znowu Tatarzy opuścili Chmielnickiego, utrudniając mu rozmowy, powodując, że jego pozycja w rokowaniach była słabsza. Chmielnickiego zdenerwowała ta niestałość Tatarów, którzy no, w kluczowych momentach go opuszczali, którzy bardziej pilnowali własnych interesów niż jego. No i zdecydował się poszukać nowego wsparcia, nowego protektora. I w 1654 roku zawiera z Moskwą ugodę w Perejasławiu. Starszyzna kozacka uznała zwierzchnictwo cara, czyli zrywa Rzeczpospolitą, uznaje, że ich władcą nie jest król polski, ale car moskiewski. Kozacy mieli otrzymać autonomię, mieli mieć prawo wyboru hetmana, mieli mieć 60 tysięcy rejestru i mieli utrzymać posiadłości ziemskie zagarnięte polskiej szlachcie. Oczywiście ugoda w Perejasławiu tak naprawdę oznaczała, że konflikt polsko-kozacki przekształca się również w wojnę polsko-moskiewską. I w tym momencie, kiedy Moskwa uderza na Rzeczpospolitą u boku kozaków, Turcja staje się naszym sojusznikiem. Turcja uznała, że to, co się dzieje, nie leży w jej interesie. W związku z tym Tatarzy zaczynają walczyć przeciwko kozakom u naszego boku. Początek wojny z Moskwą przynosi nam same klęski, nieszczęście. Moskwa zajmuje Smoleńsk, ten Smoleńsk, który oblegaliśmy 2 lata, żeby go zająć. Później wojska moskiewskie docierają jeszcze dalej. Zajmują Grodno, Wilno. Na Ukrainie Stanisław Rewera Potocki odnosi zwycięstwo pod Ochmatowem w 1655 roku. No ale mimo tego zwycięstwa latem 1655 roku Chmielnicki dociera do Lublina. Tu jednak został otoczony przez Tatarów i został zmuszony do uznania Jana Kazimierza za króla Polski. Wkrótce potem zaczyna się szwedzki potop. Omawianie przyczyn najazdu Szwedów na Rzeczpospolitą trzeba zacząć od historii Hieronima Radziejowskiego. Hieronim Radziejowski to ten polski magnat, który po bitwie pod Beresteczkiem namawiał polską szlachtę, aby wróciła do domu, bo przecież są żniwa. Mówiłem już o tym, omawiając powstanie Chmielnickiego. I otóż ten Hieronim Radziejowski miał 3 żony. Trzecia z tych żon miała być kochanką Jana Kazimierza. Hieronim Radziejowski miał również być brutalnym mężem, który miał w zwyczaju bicie swoich żon. Kiedy więc dowiedział się o romansie żony z Janem Kazimierzem, ta postanowiła się z nim rozwieść. Uciekła do klasztoru, bojąc się porywczego męża. Równocześnie poprosiła swojego brata, Jerzego Bogosława Słuszkę, aby zabezpieczył jej majątek. Jerzy Bogosław Słuszka, podskarbi litewski, zajął pałac Kazanowskich, wniesiony przez żonę majątek wspólny. Kiedy Hieronim Radziejowski dowiedział się o tym zajęciu Pałacu Kazanowskich, postanowił go odbić siłą. Pałac Kazanowski był w centrum Warszawy, niedaleko Zamku Królewskiego, gdzie przybywał król. Użycie siły w pobliżu miejsca przybywania króla było naruszeniem prawa. Zamach na Pałac Kazanowskich się nie udał, natomiast ta sprawa, użycie siły w bezpośrednim otoczeniu króla, wywołała proces, który zakończył się skazaniem Hieronima Radziejowskiego na śmierć, banicję i infamię. Hieronim Radziejowski opuścił tej sytuacji Polskę. Najpierw udał się do Wiednia. Próbował namówić Austriaków, aby najechali na Polskę. Ponieważ tam niewiele wskórał, udał się do Szwecji i tam przekonywał Karola X Gustawa, że warto najechać na Rzeczpospolitą, bo Rzeczpospolita jest słaba. Prowadzi wojny z kozakami i Moskwą, które przegrywa, bo nastroje w Rzeczpospolitej są nieprzychylne królowi, bo znaczna część szlachty nie lubi Jana Kazimierza, bo jego obwinia o klęski, jakie spadły na Rzeczpospolitą. Karol X Gustaw rzeczywiście najechał Polskę w 1655 roku. Czy najazd ten można przypisać tylko knowaniom Hieronima Radziejowskiego? Wydaje się to raczej nadużyciem. Bez wątpienia Hieronim Radziejowski z swoimi informacjami mógł przekonać Karola X Gustawa do tego najazdu, mógł ugruntować powziętą wcześniej decyzję, ale nie mógł to być powód jedyny.
Karol X Gustaw, najeżdżając na Polskę, kierował się przede wszystkim szwedzkim interesem. Dlaczego ten szwedzki interes kazał Szwedom najechać po raz kolejny na Rzeczpospolitą obojga narodów? O jednej rzeczy już mówiłem poprzednio, omawiając wojnę Rzeczpospolitej ze Szwecją. Szwedzi dążyli do tego w XVII wieku, aby uczynić Bałtyk morzem wewnętrznym, albo opanować wszystkie porty nad Bałtykiem, aby przyjąć kontrolę nad handlem bałtyckim. No i w tej dziedzinie mieli sporo sukcesów. Między innymi udało im się opanować Inflanty z bogatym portem w Rydze. Między innymi opanowali część Pomorza ze Szczecinem. Opanowanie więc ujścia Wisły, przejęcie kontroli nad Gdańskiem było naturalnym celem Szwedów w tych dążeniach do przejęcia kontroli nad Morzem Bałtyckim. Ale nie był to jedyny powód interwencji w Polsce. Szwecja była mocarstwem, którego siła opierała się nie na sile gospodarki, ale na sile wojennych sukcesów. Skarbiec szwedzki był pusty, brakowało pieniędzy na żołnierzy. Jeżeli Szwecja chciała utrzymać armię, jeżeli Szwecja chciała utrzymać swoją mocarstwową pozycję, musiała kogoś zaatakować, musiała zdobyć łupy. Kto wchodził w rachubę? W rachubę wchodziła Moskwa i w rachubę wchodziła Rzeczpospolita. Karol X Gustaw wybrał najazd na Rzeczpospolitą. Czyli chęć opanowania ujścia Wisły i przejęcia kontroli nad handlem gdańskim. Potrzeba zdobycia łupów, aby opłacić żołnierzy, aby utrzymać mocarstwową pozycję Szwecji. I był jeszcze trzeci powód najazdu na Rzeczpospolitą. Tym powodem były sukcesy wojsk moskiewskich. Szwedzi wiedzieli, że Moskwa wcześniej czy później będzie chciała mieć szeroki dostęp do Bałtyku, że wcześniej czy później zaatakuje właśnie Szwecji. W związku z tym powstrzymanie sukcesów Moskwy w Rzeczpospolitej leżało jak najbardziej w interesie Szwecji. Nadchodzi więc tragiczne lato 1655 roku. Wojska szwedzkie wkraczają do Rzeczpospolitej, zwołane jest pospolite ruszenie i oto pod ujściem szlachta wielkopolska, zamiast walczyć ze Szwedami, uznaje Karola X Gustawa za króla Polski. Sytuacja ta będzie się później powtarzać. Oto ludzie, którzy mieli ze Szwedami walczyć, przechodzą na stronę wroga. Dlaczego tak się działo? Bez wątpienia z pewnej naiwności politycznej szlachty. Szlachta nie lubiła Jana Kazimierza. Szlachta oskarżała Jana Kazimierza, że to przez jego nieudolność Moskwa zajęła znaczną część ziem litewskich, że to przez jego nieudolność Chmielnicki opanował Ukrainę. I szlachta naiwnie myślała, że jak się zmieni nieudolnego Jana Kazimierza na króla szwedzkiego Karola X Gustawa, no to Karol X Gustaw pokona naszych wrogów, przywróci świetność Rzeczpospolitej. Myślenie było niesłychanie naiwne. Ale w tym momencie naszych dziejów, czyli latem 1655 roku, bardzo popularny. Na Litwie z kolei doszło do zdrady potężnych magnatów Janusza i Bogusława Radziwiłłów. Radziwiłłowie, jeden z najpotężniejszych rodów magnackich na Litwie, przeszli na stronę króla Szwecji. Król próbuje stawiać opór Szwedom, dochodzi do bitwy pod Żarnowcem, która kończy się niepowodzeniem. Stefan Czarniecki broni Krakowa, ale po 3 tygodniach obrony miasta, widząc, że nie ma specjalnie szansy, aby skądś nadeszła odsiecz, kapituluje na warunkach honorowych. Szwedzi pozwalają mu wyjść z wojskiem z obleganego miasta. Król opuszczony przez prawie wszystkich opuszcza teren Rzeczpospolitej, udaje się do księstwa opolskiego, do Głogówka. No i wydaje się, że Szwedzi bez większego trudu opanowali prawie całą Rzeczpospolitą. I w tym momencie Szwedzi popełniają olbrzymi błąd. Błąd, który będzie miał dla nich tragiczne konsekwencje. Postanawiają bowiem złupić klasztor jasnogórski. Najazd Szwedów na Polskę to rabunek na niespotykaną wcześniej skalę. Szwedzi rabują, co się da, i wywożą do Szwecji. Klasztor jasnogórski już wtedy był znanym, cenionym polskim sanktuarium. Duchowość barokowa jest duchowością silnie maryjną w Polsce i tutaj Jasna Góra no, cieszy się dużą czcią wśród ówczesnych Polaków. Wyrazem te czci są również wota, które pielgrzymi tam składają. No i Szwedzi postanawiają zrabować Jasną Górę.
18 listopada 1655 roku pod mury klasztoru jasnogórskiego podchodzą Szwedzi. Dowodził nimi generał Burchard Müller, który zażądał otwarcia bramy i wpuszczanie szwedzkiej załogi. Władysław IV, król Polski, ufortyfikował Jasną Górę. Jasna Góra była taką małą twierdzą, była ufortyfikowana, była więc zdolna do obrony. Jak obliczają historycy, na Jasnej Górze było wtedy 160 żołnierzy załogi wojskowej, kilka rodzin szlacheckich, Paulinów miało być około 70. No i teraz przeor Jasnej Góry, ojciec Augustyn Kordecki, postanowił stawić opór, postanowić nie wpuścić Szwedów. Armia szwedzka oblegająca Jasną Górę liczyła około 1000 żołnierzy. Rozpoczyna się więc oblężenie. Szwedzi sprowadzają 4 ciężkie działa, które zaczynają ostrzał klasztoru. Szwedzi sprowadzają górników, którzy zaczynają kuć chodnik pod Jasną Górę. Nastroje obrońców się pogarszają. No i tym człowiekiem, który w dużej mierze podtrzymywał wolę oporu, był przeor Kordecki. Takimi słowami miał się zwrócić do obrońców Jasnej Góry. Rozważcie, bracia, co nas do tego przywodzi, że pragnąc uniknąć spodziewanego okrucieństwa nieprzyjaciela, zamyślamy oddać miejsce święte i nasze mienie w ręce Szwedów. Jasna Góra znana jest światu z łaski cudów, które tu potężna i szczodrobliwa ręka Boga na wszystkich zlała. Dlatego jej też Szwed, wróg świętej wiary, tak bardzo nienawidzi. Jeżeli więc mniemamy, że heretyk będzie się tym miejscem opiekował, czyliż raczej nie wydamy go na splugawienie bezbożnym, tym bardziej, że jeszcze do tego zmuszeni nie jesteśmy. Przy szczęśliwym bowiem położeniu miejsca możemy naszymi siłami, przy łasce Bożej i strożącego się nieprzyjaciela odeprzeć i siebie bez trudności ocalić. Historyk Bożena Popiołek oceniała. Cytuję. Tylko upór przeora Kordeckiego i jego wiara w nadejście pomocy ratowały sytuację. Oblężenie trwa. Szwedzi nie mogą zdobyć Jasnej Góry. Jedno z dział szwedzkich pęka. Roboty górnicze nie przynoszą efektu. No i w nocy z 26 na 27 grudnia 1655 roku Szwedzi odstępują od Jasnej Góry. Cytowana już historyk Bożena Popiołek oceniała. Atak na powszechnie czczone miejsce kultu religijnego wywołał powszechne oburzenie i nienawiść do najeźdźców. Obcość religijna Szwedów, postrzeganych jako świętokradcy, stała się czynnikiem, który przesądził o powodzeniu rodzącego się buntu przeciwko nim. Tak pisze Bożena Popiołek. Z wojskowego punktu widzenia mały klasztor, mały w sensie wojskowym, gdzieś tam na granicach Rzeczpospolitej, znaczenie niewielkie albo żadne. Z punktu widzenia psychologii społecznej znaczenie było takie, jak pisała Bożena Popiołek. Powszechne oburzenie szlachty było tym czynnikiem, który motywował do walki ze Szwedami. Ponadto skuteczna obrona Jasnej Góry przełamywała taką niewiarę we własne siły, takie przekonanie, że ze Szwedami nie można walczyć, że walka ze Szwedami jest walką daremną. Skoro Jasna Góra się obroniła, zwyciężyła, to być może inne działania przeciwko Szwedom mogą zakończyć się sukcesem. Oczywiście to nie jest tak, że jedynym powodem wybuchu antyszwedzkiego powstania jesienią 1655 roku było oblężenie Jasnej Góry. Tym powodem głównym było zachowanie Szwedów. Jak już mówiłem, Szwedzi traktowali Polskę jako kraj podbity. Łupili, mordowali, rabowali, palili, niszczyli. To wszystko powoduje wybuch antyszwedzkiego powstania. Ale do tego antyszwedzkiego powstania dochodzi istotny motyw religijny. Wojna ze Szwedami zamienia się w wojnę religijną katolików przeciwko protestantom. Katolików w obronie wiary, miejsc dla nich nieświętych. Grudzień przynosi zakończenie oblężenia Jasnej Góry, ale grudzień też przynosi pierwsze sukcesy powstańców, bo tak jak mówię, jesienią 1655 roku w wielu miejscach kraju wybuchła powstanie antyszwedzkie. Duży udział w tym powstaniu mają chłopi. Na południu walczy Gabriel Wojniłowicz i właśnie na południu Polski powstańcy
w tym samym roku, 1655, w grudniu, oswobodzili dwa miasta ważne, istotne, Nowy Sącz i Krosno. Na Litwie wojnę z Radziwiłłami toczy wojewoda witebski, Paweł Sapieha. Jan Kazimierz, widząc, co się dzieje, widząc, że te nastroje się zmieniają, bo 31 grudnia hetmani, którzy również uznali Karola X Gustawa za króla Polski, zawiązują konfederację w Tyszowcach, wypowiadają posłuszeństwo Szwedom, postanowił wrócić do Polski. Udał się do Lwowa. Dlaczego do Lwowa? Bo Lwów był jednym z dwóch dużych miast Rzeczpospolitej niezajętym przez Szwedów. Szwedzi zajęli m.in. Warszawę, m.in. Kraków, o tym mówiłem, m.in. Poznań, wiele innych miast. Nie zajęli Gdańska i nie zajęli Lwowa. No ale trudno ze Śląska się dostać do Gdańska. Do Lwowa było dużo bliżej i dużo, dużo bezpieczniej. Król więc udaje się do Lwowa i tam 1 kwietnia 1656 roku złożył w lwowskiej katedrze słynne śluby. Pozwólcie Państwo, że zacytuję fragmenty ślubów Jana Kazimierza. Wielka Człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno, ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla Królów i Pana mojego i Twoim zmiłowaniem się, Król, do Twych najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederację czynię. Ciebie za patronkę moją i państwo mego królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernichowskie, Wojsko Obojga Narodów i Pospólstwo wszystkie, Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu Królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzem. Śluby Jana Kazimierza są aktem religijnym. Kluczowy jest ten fragment. Obieram na królową. Matka Boska ma być królową Polski. Żeby zrozumieć te śluby, trzeba pamiętać o religijności barokowej, trzeba pamiętać o czymś, co w XVII wieku w Polsce się pojawia i jest niezwykle popularne, czyli o mesjanizmie sarmackim. Otóż znaczna część szlachty jest przekonana, że Polska jest nowym narodem wybranym, że tą szczególną misją Polaków jest obrona chrześcijaństwa, że Polska jest tym przedmurzem chrześcijaństwa, że Polska jest tym narodem szczególnie umiłowanym przez Boga i Jego Matkę. I oto Jan Kazimierz, prosząc Matkę Bożą o pomoc, ogłasza ją królową Polski. Ale w ślubach Kazimierza jest jeszcze coś ważnego, istotnego. Cytuję. A że z wielkim żalem serca mego uznaję dla jęczenia w opresji ubogiego pospólstwa uraczów przez żołnierstwo uciemiężonego od Boga mego sprawiedliwą karę przez 7 lat w królestwie moim różnymi plagami trapiącą nad wszystkich ponoszę, obowiązuję się, iż po uczynionym pokoju starać się będę ze Stanami Rzeczypospolitej usilnie, aby odtąd utrapione pospólstwo wolne było od wszelkiego okrucieństwa, w czym Matko Miłosierdzia, Królowo i Pani moja, jakoś mnie natchnęła do uczynienia tego wotum, abyś łaskę miłosierdzia u Twojego Syna uprosiła mi pomóc do wypełnienia tego, co obiecuję. Król składa bardzo ważną deklarację. Król obiecuje, że poprawi los chłopu. Nie wypełniono tego zobowiązania. Deklaracja była bardzo ważna. Ja już mówiłem, że w tym powstaniu przeciwko Szwedom dużą rolę odgrywali chłopi. Teraz król uroczyście ślubuje, że jak się wojna skończy, jak nastanie pokój, to los chłopów Rzeczpospolitej ulegnie poprawie. Ulegnie zmianie. Do Polski wraca Jan Kazimierz. Stefan Czarniecki podejmuje działania wojenne. Ponosi klęskę pod Gołębiem. Potem prowadzi działania podjazdowe. Tak relacjonował królowi Polski Janowi Kazimierzowi 18 marca 1656 roku przebieg zmagań. Tejże nocy, wziąwszy wiadomość, że pod Przemyśl Douglas we 2000 posłał, rzuciłem się do Mościsk, o czym jako się skoro dowiedział nieprzyjaciel, zaraz stamtąd zastępować począł i na San obrócił drogę, na którym już dla naciśnienia ludzi ciężko lodem było i rwało się ich pod 400 z lodem, którzy wszyscy potonęli.
Nazajutrz przyszedłem pod Przemyśl i przez San, przeprawiwszy kilkuset ludzi, na strzeż w nich uderzyłem, które jedne poznosiłem, drugie żywcem pobrałem, więcej niż 50 tego dnia wziąłem. Drugiego dnia wszystko wojsko za San przeprawiłem, chcą dalej spędzić nieprzyjaciela, ale jak się tylko o przeprawie naszej dowiedział nieprzyjaciel, zaraz tamtąd ustąpił. Tak jak widzimy, Czarniecki prowadzi wojnę podjazdową, atakuje mniejsze oddziały, odnosi na tym polu sukcesy. Później dochodzi do zwycięstwa w bitwie pod Warką. Polacy zajmują Warszawę. Co prawda ten sukces, jakim było zdobycie Warszawy, okazał się sukcesem krótkotrwałym, bowiem wkrótce potem doszło pod Warszawą do trzydniowej bitwy. Tą bitwę Polacy przegrali. Znowu więc Szwedzi odzyskali Warszawę. Natomiast zmagania roku 1656 uzmysłowiły Karolowi X Gustawowi, że nie tak łatwo zająć Rzeczpospolitą. Że to, co wydawało się takie proste jeszcze rok wcześniej, takie proste nie jest. Że opór Polaków rośnie. Że z Polakami coraz trudniej się walczy, mimo że armia szwedzka w dalszym ciągu potrafiła odnosić sukcesy, takie jak chociażby w trzydniowej bitwie warszawskiej. Szwedzi postanowili więc dokonać rozbioru Polski. W miejscowości Radnot w ówczesnym węgierskim Siedmiogrodzie zawarto układ rozbiorowy. Jak ten układ miał wyglądać? Otóż Bogusław Radziwiłł, Janusz Radziwiłł już nie żył, miał przejąć Litwę. Miało tam powstać państwo litewskie pod rządami Radziwiłłów. Chmielnicki miał przejąć Ukrainę. Książę Siedmiogrodzki Rakoczy II miał opanować Małopolskę i część Mazowsza. Brandenburgia, która była połączona unią personalną z Prusami książęcymi, miała zabrać Wielkopolskę. Resztę mieli wziąć Szwedzi. Ta reszta to Prusy Królewskie, czyli Pomorze Gdańskie, Warmia, Kujawy, północne Mazowsze, Żmudź, Kurlandia, Inflanty Polskie. Gdyby to się udało, no to po Rzeczpospolitej obojga narodów nie byłoby żadnego śladu. Także rok 1657 stawia przed Polakami wyzwanie walki z całą koalicją wymierzoną w Rzeczpospolitej. Ale sytuacja polityczna też się zmienia. Polacy zyskują sojuszników. W 1656 roku mamy rozejm w Niemirze z Moskwą. Moskwa nie była zainteresowana sukcesami Szwedów w Rzeczpospolitej. Moskwa zdawała sobie sprawę, że Szwedzi są ich rywalem, ich konkurentem. I nadmierne wzmocnienie Szwecji kosztem Polski nie leżało wcale w interesie Moskwy. No więc mamy tutaj zawieszenie broni, mamy rozejm. Polska dogaduje się z Habsburgami, z Austrią. Efektem tego porozumienia będzie pomoc wojskowa, której Habsburgowie udzielą Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita uzyskuje wsparcie Turcji. Turcy przysyłają Tatarów, którzy będą walczyć po stronie Rzeczpospolitej przeciwko wrogom Rzeczpospolitej, między innymi przeciwko wojskom Rakoczego, o czym jeszcze za chwilę. Polska dogaduje się również z Danią, która również w następnym roku przystąpi do wojny ze Szwecją. I teraz rok 1657 to jest taki rok, kiedy Polska rozmontowuje tą koalicję wymierzoną przeciwko sobie, rozmontowuje tą koalicję zawiązaną w Radnot. No i tak po kolei. Rakoczy wkracza na teren Rzeczpospolitej, prowadzi działania wojenne przeciwko Rzeczpospolitej, łączy swoje siły z wojskami szwedzkimi. Przeciwko niemu występują wojska polskie, posiłkowane między innymi przez Tatarów, posiłkowane przez Austriaków. Kiedy Karol X Gustaw dowiaduje się, że Dania przystępuje do wojny, wycofuje się z terenów Rzeczpospolitej, aby podjąć przygotowania do wojny z Danią. Rakoczy zostaje w Polsce osamotniony. Zostaje pobity przez polskich hetmanów pod Czarnym Ostrowem, a wkrótce potem całkowicie przez polskie oddziały rozbity. Interwencja w Polsce sprowadzi na Rakoczego gniew Turcji, interwencję Turcji przeciwko niemu, a w 1660 roku, walcząc o władzę, Rakoczy poległ.
Działania przeciwko Brandenburgii kończą się traktatami welawsko-bydgoskimi. Wojska polskie wkraczają do Prus książęcych. Hetman Gosiewski wygrywa bitwę pod Prostkami, potem przegrywa kolejne starcie. No ale te zmagania polsko-brandenburskie kończą traktaty welawsko-bydgoskie. Trudne traktaty zawarte jesienią 1657 roku. Fryderyk Wilhelm, człowiek, który rządził i w Prusach Książęcych, i w Brandenburgii, zostaje zwolniony z należności lennej w Prusach Książęcych. Prusy Książęce przestają być lennym Rzeczpospolitej. Dostaje prawo przemarszu przez Prusy Królewskie, no bo Brandenburgia i Prusy Książęce nie miały lądowego połączenia. W Lenno otrzymuje ziemię lęborsko-bytowską. W zamian za to Brandenburgia zrywa ze Szwedami, zawiera wieczysty sojusz z Polską. Było tu też coś ważnego, istotnego, co dawało pewne nadzieje na przyszłość. Było mianowicie w traktatach welawsko-bydgoskich napisane, że w razie wygaśnięcia linii Hohenzollernów Prusy miały wrócić do Rzeczpospolitej. Miały wrócić do Polski. I kolejny sojusznik Szwedów, czyli Radziwiłłowie, Bogusław Radziwiłł, kiedy się zorientował, że Karol X Gustaw raczej tej wojny nie wygra, kiedy się zorientował, że Jan Kazimierz Rzeczpospolitą zaczynają wychodzić z tej wojny obronną ręką, pogodził się z królem. Przeszedł na stronę Rzeczpospolitej. Kozacy wybrali na swojego hetmana Jana Wychowskiego. Jan Wychowski uważał, że należy zerwać związki z Rosją, że należy wrócić do związków z Rzeczpospolitą. Efektem działalności Wychowskiego jest zawarcie ugody w Hadziaczu, którą niektórzy nazywają Unią w Hadziaczu ze względu na jej postanowienia. Kazimierz Bieniewski, który przewodniczył polskiemu poselstwu, który negocjował ugodę hadziacką z Radą Kozacką, tak mówił. Uwiedli was przodkowie wasi w niewolę moskiewską, twierdząc, że jednej z wami wiary i na tym się omylili, bo wy grecką religię trzymacie, a Moskwa moskiewską. A prawdę mówiąc, tak wierzą jak carkarze, który władyków więzi zakonników, a gdy widzi skarby cerkiewne, wnet je na swój pożytek obraca. To w stanie duchownym się dzieje, a w świeckim wszyscy doznaliście, czego za Polaków nie słychać było. Starszyznem przedtem sami obieraliście, teraz car sam to robi. Z nieba orator, wykrzyknęła na te słowa Rada Kozacka. 16 września 1658 roku podpisano ugodę hadziacką, nazywaną przez niektórych Unią Hadziacką. Przewidywała ona utworzenie z terenu województwa kijowskiego, bracławskiego i czernichowskiego księstwa ruskiego, trzeciego równoprawnego członu Rzeczpospolitej. Księstwo ruskie miało posiadać własnego hetmana, wojsko, akademię w Kijowie. Starszyzna kozacka miała otrzymać szlachectwo, a biskupi, metropolici prawosławni zasiąść w senacie. Jak słusznie zauważył historyk Paweł Jasienica, Unię Hadziacką należy uznać za najwyższy wzlot naszej myśli politycznej w czasach popiastowskich. 22 maja 1659 roku Sejm Rzeczpospolitej zatwierdził ostatecznie układ, który zaprzysiągł król i stany obydwu stron. Rzeczpospolita stała się państwem trojga narodu. Dokument, który można postawić w jednym rzędzie obok Unii Lubelskiej i Konstytucji 3 maja w zbiorze prawomocnych ustaw Rzeczpospolitej, mówi dosłownie te trzy narody. Niestety, środowiska rozumiejące szansę, jaką stwarzała Unia Rzeczpospolitą, były wśród kozaków zbyt słabe. Intrygi Moskwy doprowadziły do obalenia hetmana kozackiego Iwana Wychowskiego i zastąpienia go synem nieżyjącego Bohdana Chmielnickiego Jerzym, który ponownie uznał zwierzchnictwo nad kozakami cara moskiewskiego. Warunki, na jakie zgodził się Jerzy Chmielnicki, sprowadzały autonomię kozaków do zera. Stepy Ukrainy znowu stanęły w ogniu. Każdy, kto się przyjrzy temu, co się działo wtedy na Ukrainie, musi uznać, tak jak Paweł Jasienica, że Unia Hadziacka była najlepszym rozwiązaniem dla kozaków. Miało powstać księstwo ruskie ze stolicą, akademią. Kozacy mieli stać się szlachtą. Biskupi, duchowni, prawosławni mieli zasiąść w senacie. Powstałaby Rzeczpospolita Trojga Narodów.
olbrzymia szansa dla kozaków na stworzenie własnego państwa. Niestety została przez nich odrzucona. Tu widzimy również mądrość ówczesnych Polaków, mądrość polityków Rzeczpospolitej, szlachty, którzy byli gotowi się na to zgodzić, którzy rozumieli, że w interesie Rzeczpospolitej leżałaby taka zmiana. Gdyby powstała Rzeczpospolita Trojga Narodów, gdyby Rzeczpospolita była wzmocniona o siłę militarną kozaków, być może historia Polski i Ukrainy potoczyłaby się inaczej. No ale stało się inaczej. Kozacy zerwali ugodę chadziacką. Doszło do wznowienia działań wojennych. Do jego upadku. Przejdźmy teraz do kolejnego problemu, czyli wygnania Arian. Oto przed zdobyciem Warszawy Jan Kazimierz miał złożyć ślub, że jeżeli uda mu się odzyskać stolicę Polski, Arianie zostaną z kraju wypędzeni. No i rzeczywiście w czasie obrad Sejmu w 1658 roku podjęto taką decyzję o wygnaniu z Polski Arian, braci polskich. Arianie mieli 3 lata, aby zmienić wyznanie lub opuścić Rzeczpospolitą. Rok później te warunki zostały jeszcze bardziej zaostrzone. Arianie mogli przejść wyłącznie na katolicyzm, a czas na wybór między emigracją a zmianą wyznania skrócono do 2 lat, do roku 1660. Część Arian przeszła na katolicyzm. Często to przejście na katolicyzm było pewną fikcją w dalszym ciągu. Byli Arianami, ale aby móc zostać w Rzeczpospolitej, dokonali takiej fałszywej zmiany wyznania. Część Arian Polskę opuściła, udając się do Niderlandów, Prus Książęcych i Siedmiogrodu. Dlaczego taka decyzja? Dlaczego Arianie zostali z Polski wygnani? Arianie wyróżniali się wśród polskich protestantów doktryną. Negowali Trójcę Świętą, co nawet dla luteran czy kalwinów było poglądem trudnym do zaakceptowania. Dlatego w ugodzie sandomierskiej polskich protestantów nie było Arian, nie było braci polskich. Ale rzeczą, która bardziej irytowała szlachtę doktryny, były poglądy społeczne Arian. Otóż Arianie głosili hasło, że nie można żyć z cudzej pracy i cudzej krwi. To prowadziło radykalnych Arian do negowania poddaństwa chłopów. Najbardziej radykalni tworzyli komuny, gdzie była wspólnota dóbr, zwalniali chłopów z poddaństwa. To dla szlachty było nie do przyjęcia. Ponadto wielu Arian głosiło pacyfizm. Unikało służby publicznej, unikało służby wojskowej. To też się szlachcie nie podobało. Więc ten sposób funkcjonowania Arian budził niechęć rzesz szlacheckich. Do tego dochodzą wydarzenia z czasów potopu. Ja już mówiłem o tym, że potop zamienił się w pewnym sensie w wojnę religijną, do czego przyczynili się sami Szwedzi, atakując Jasną Górę. Ale problem był też jak gdyby innej natury. Otóż część polskich protestantów poparła Szwedów podczas ich najazdu. Tak uczynili bracia czescy, witając wojska szwedzkie w Lesznie. Tak uczyniła znaczna część Arian, którzy poparli Karola X Gustawa. Oczywiście nie wszyscy protestanci poparli Karola X Gustawa. Gdańsk, miasto w większości protestanckiej, nie wpuścił Szwedów do miasta. Bronił się przed Szwedami przez cały okres potopu. Jest też prawdą, że wielu katolików poparło Karola X Gustawa, chociażby w większości katolicka szlachta wielkopolska pod ujściem. Ale jest też prawdą, że ta szlachta katolicka w większości bardzo szybko ze Szwedami zerwała. Większość szlachty katolickiej już jesienią 1655 roku wystąpiła przeciwko Karolowi X Gustawowi. Bardzo wielu protestantów, w tym bardzo wielu Arian, tkwiło u boku Karola X Gustawa do samego końca. Bardzo wielu Arian, mając do wyboru tożsamość religijną i tożsamość państwową, wybierało religijną. Czuli się bardziej związani ze szwedzkimi protestantami, jak z krajem, w którym mieszkali. Czy to usprawiedliwia wygnanie Arian? Oczywiście nie usprawiedliwia, ale stanowi pewne tło historyczne, o którym warto pamiętać. Wygnanie Arian z Polski jest odejściem od tej tradycji tolerancji Rzeczpospolitej. Czy jest czymś wyjątkowym w ówczesnej Europie?
nie jest czymś wyjątkowym, jak król Słońce wygnał z Francji hugenotów, czyli wyznawców kalwinizmu. Takie rzeczy w Europie się wówczas zdarzały. Stefan Czarniecki udaje się do Danii. Tam wspiera Duńczyków w walce ze Szwedami. Takim wyczynem, który go dokonał w 1658 roku, była przeprawa przez duńskie ciśniny przy zdobywaniu wyspy Alsen, a następnie zdobycie twierdzy Koldyngi. To wydarzenie upamiętnił na swoim obrazie wybitny polski malarz Józef Brandt. Echa tego wydarzenia mamy w hymnie narodowym Mazurku Dąbrowskiego. Jak Czarnecki do Poznania po szwedzkim zaborze dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze, no właśnie zdobywając Koldyngę. Wtedy właśnie to Czarnecki miał rzucić się przez morze. Rok 1658 są działania przeciwko Szwedom prowadzone w Danii przez Stefana Czarnieckiego. To jest również oblężenie Torunia. Oblężenie Torunia, które kończy się sukcesem. 30 grudnia 1658 roku Toruń kapituluje. Następny rok, 1659, to kolejne zwycięskie oblężenia. Udało się zdobyć m.in. Grudziądz. Udało się zmusić do kapitulacji załogę Głowy Gdańskiej 22 grudnia 1659 roku. Rok następny, 1660, przynosi koniec wojny, przynosi Traktat Oliwski. Traktat Oliwski, podpisany 3 maja 1660 roku, oznaczał, iż granice wracają do stanu sprzed szwedzkiego najazdu. Polska obroniła integralność terytorialną. Polska obroniła swoje granice. Polska odparła najazd Szwedów. Polska tą wojnę wygrała. Szwedzi zobowiązywali się w traktacie oliwskim zapewnić wolność handlu nad Bałtykiem. Obiecywali oddać to, co zrabowali. Chodziło tutaj o zrabowane biblioteki i archiwa. Nigdy tego nie zrobiono. Do dzisiaj w Szwecji możemy oglądać rzeczy zrabowane Polsce właśnie w czasie szwedzkiego potopu. Był tam też jeden zapis, który brzmi niewinnie, ale mógł być pretekstem do interweniowania w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej. Mianowicie w tym traktacie zapisano o swobodach religijnych dla protestantów w Prusach Królewskich. No i to mógł być pretekst do wtrącania się obcych w sprawy polskie pod pretekst. Kończy się potop. Nadchodzi rok 1660. I zostaje wznowiona wojna polsko-moskiewska. Polska zdobywa się na olbrzymi wysiłek militarny. Wystawiamy 54 tysiące żołnierzy. I przychodzą zwycięstwa. Rok 1660. Czarniecki pod Połąką pokonuje wojska Chowańskiego. Rok później kolejne zwycięstwo Czarnieckiego nad Chowańskim. Odzyskano Wilno. Odzyskano Litwę do Smoleńska. Na Ukrainie dowodzi Jerzy Lubomirski, który pod Cudnowem otoczył armię Wasyla Szeremietiewa i zmusił ją do kapitulacji. Jerzy Chmielnicki, widząc klęski wojsk moskiewskich, uznaje Jana Kazimierza za króla. Polacy odzyskują Ukrainę do Dniepru. Na więcej nas nie było stać. Czarniecki dochodzi pod Smoleńsk, Lubomirski dochodzi do Dniepru, w Polsce dochodzi do buntu żołnierzy, chaosu wewnętrznego, rokoszu lubomirskiego, o tym wszystkim będziemy jeszcze mówić. Kończy się ta cała historia rozejmem w Andruszowie. Rok 1667. Polska traci zdobycze z roku 1619, ziemię smoleńską, siewierską, czernichowską. Ukraina zostaje podzielona. Lewobrzeżna Ukraina z Kijowem trafia we władanie państwa moskiewskiego. Nieszczęścia, które spadły na Polskę w czasach panowania Jana Kazimierza, powstanie Chmielnickiego, wojna z Moskwą, potop szwedzki, to wszystko pokazało olbrzymią słabość Rzeczpospolitej. To wszystko był taki dzwonek alarmowy mówiący o tym, że no potrzebne są pilnie reformy. Rozumiał to Jan Kazimierz. Wystąpił więc takim programem gruntownej naprawy Rzeczpospolitej. Co postulował Jan Kazimierz? Wzmocnienie władzy królewskiej, głosowanie większością głosów, czyli zniesienie liberum veto,
stworzenie rady nieustającej przy królu, złożonej z senatorów i szlachty, czyli swoistego rządu Rzeczpospolitej Szlacheckiej, stałych podatków, które pozwalałyby na przykład finansować wojsko na takim poziomie, aby móc skutecznie bronić swoich granic. Wszystkie te rzeczy były bez wątpienia ważne i potrzebne. Jan Kazimierz, który nie miał dziecka, jego syn zmarł jako dziecko, chciał również, aby elekcji jego następcy dokonano za jego życie. Czyli chciał tak zwanej elekcji vivente regum. Chciał, żeby Francuz, bo Jan Kazimierz związał się później z Francuzami po szwedzkim potopie, został królem Polski, żeby ten wybór został dokonany jeszcze do jego życia. Ten ostatni punkt był najtrudniejszy do przyjęcia dla szlacht. Wydarzyło się raz w historii polskiej, że wybrano króla za życia poprzednika. Tak było za czasów Zygmunta Starego. Wtedy wybrano Zygmunta Augusta. Doprowadziło to do głębokiego konfliktu ze szlachtą. Wtedy Zygmunt Stary obiecał, że to się już nigdy nie powtórzy. Szlachta bała się, że ta elekcja vivente regum doprowadzi do rządów dziedzicznych, doprowadzi do monarchii absolutnej, doprowadzi do czegoś, co stało się we Francji, gdzie Ludwik XIII mówił: państwo to ja. Jan Kazimierz nie chciał z tego punktu ustąpić. Być może to był błąd. Wybitny eseista historyczny Paweł Jasienica twierdzi, że gdyby Jan Kazimierz odpuścił ten punkt, to była szansa, żeby przekonać szlachtę do pozostałych punktów. Z punktu widzenia funkcjonowania państwa, nawet gdyby została ta wolna elekcja ze wszystkimi zagrożeniami, które niosła. Ale gdyby wprowadzono stałe podatki, zniesiono liberum veto, powołano radę nieustającą, czyli swoisty rząd Rzeczpospolitej Szlacheckiej, dostaniono władzę królewską, to były to rzeczy tak ważne i fundamentalne, że warto było dla tych rzeczy zrezygnować z postulatu elekcji następcy za swojego życia. W 1661 roku na Sejmie Jan Kazimierz powiedział dramatyczne słowa. Cytuję. Moskwa i Ruś odwołają się do ludów jednego z nimi języka i Litwę dla siebie przeznaczą. Granice Wielkopolski staną otworem dla Brandenburczyka, a przypuszczać należy, iż o całe Prusy certować zechce. Wreszcie dom austriacki, spoglądający łakomie na Kraków, nie opuści dogodnej dla siebie sposobności i przy powszechnym rozrywaniu państwa nie wstrzyma się od zaboru. To mówił w 1661 roku Jan Kazimierz. On przecież dokładnie, precyzyjnie opisuje rozbiory Polski. Te rozbiory Polski miały miejsce ponad 100 lat później. Ale Jan Kazimierz potrafił już wtedy zdiagnozować to niebezpieczeństwo. Wtedy zapomniano o tym przemówieniu, o tej mowie proroczej Jana Kazimierza. Przypomniano sobie wtedy, kiedy te rozbiory nastąpiły. Jan Kazimierz chce reform, napotyka na opór szlachty. Na czele tej niezadowolonej z planów króla szlachty staje wybitny dowódca wojskowy, marszałek wielki koronny, hetman polny koronny, Jerzy Lubomirski. Król postanawia się go pozbyć. Oskarża go o zdradę i w 1664 roku sąd sejmowy skazuje go na konfiskatę dóbr, banicję i infamię. Urzędy po Lubomirskim przejmuje stronnik Jana Kazimierza, Jan Sobieski. Historycy nie mają wątpliwości, że zarzuty były naciągane. Jerzy Lubomirski był przywódcą opozycji. Jerzy Lubomirski zwalczał Jana Kazimierza, ale nie był wtedy zdrajcą. Wydawało się pozornie, że Jan Kazimierz odniósł sukces, pozbył się przeciwnika politycznego, ale to zwycięstwo okazało się zwycięstwem pozornym, bowiem Lubomirski co prawda opuścił Polskę, udał się na Śląsk, ale już w roku następnym, 1665, wraca do kraju i wznieca Rokosz. Rokosz nazwany Rokoszem Lubomirskiego. Po raz drugi w XVII wieku dochodzi do wojny bratobórczej. Wcześniej był Rokosz Zebrzydowskiego, ale tym razem Rokoszanie są w stanie odnosić zwycięstwo. Pod Częstochową i pod Montwami. Bitwa pod Montwami to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Rzeczpospolitej Szlacheckiej.
W bitwie pod Montfami miało zginąć 3873 żołnierzy królewskich i niewielka liczba Rokoszan. Niektórzy szacują, że około 200. Pod Montfami wyginął kwiat armii Polski. Żołnierze Stefana Czarnieckiego zahartowani w walkach w Polsce, Danii, na Ukrainie. Czarniecki nie walczył, bo już nie żył. Jak opisują świadkowie wydarzeń po bitwie na pobojowisku, nie można było znaleźć całych zwłok. Ta nienawiść była tak silna, że dobijano rannych, że masakrowano zmarłych. Wojny domowe wyzwalają bardzo często straszliwe pokłady nienawiści. Wystarczy poczytać, co się działo w czasie wojny domowej w Hiszpanii w latach 30. XX wieku. Podobne zjawisko mam w czasie bitwy pod Montfami. Ta rzeź polskich żołnierzy przez Polaków, ta olbrzymia nienawiść, którą widać po zmasakrowanych zwłokach. Bitwa pod Montfami otrzeźwiła szlachtę. Pokazała, do jakich tragicznych skutków prowadzi to zaślepienie. Dochodzi do ugody w Łęgonicach. Jan Kazimierz zrezygnował z elekcji Wenteregę, a tak naprawdę zrezygnował w ogóle z planowanych reform. Ogłosił amnestię dla Rokoszan. Rokoszanie uznali króla Jana Kazimierza. Lubomirski opuścił Rzeczpospolitą. I tak ugoda w Łęgonicach w 1666 roku kończy Rokosz Lubomirskiego. Lubomirski podobno chciał jeszcze raz wrócić do Polski, ponownie wzniecić wojnę domową, ale umarł w 1667 roku. Rokosz Lubomirskiego pogrzebał plany reform Jana Kazimierza ostatecznie. Być może to był ostatni moment, albo jeden z ostatnich, aby naprawić ustrój Rzeczpospolitej, aby uchronić Rzeczpospolitą mojego narodu przed nieszczęściami, które później miały na nią spaść. W 1667 roku umiera żona Jana Kazimierza, która miała olbrzymi wpływ na niego, również w działalności publicznej, Wika Maria. Załamany i wydarzeniami politycznymi, takimi jak Rokosz Lubomirskiego, załamany klęską swoich planów, załamany śmiercią żony, Jan Kazimierz abdykował w 1668 roku. Przeniósł się do Francji. Abdykacja Jana Kazimierza była takim wyjątkowym wydarzeniem w dziejach Polski. Nie zdarzyło się nigdy wcześniej, żeby król tak bez powodu abdykował. Później będą się zdarzać abdykacje królów Polski. Abdykuje August II, Stanisław Leszczyński, dwa razy Stanisław August Poniatowski, ale były to abdykacje wymuszone. Jan Kazimierz abdykował, bo nie chciał już Polską rządzić, bo mówiąc tak językiem potocznym, miał Polski dosyć. Czy było to wydarzenie wyjątkowe w historii powszechnej? Nie. Podobnie postąpił Karol V, cesarz, król Hiszpanii, też abdykował, też zrezygnował z tronu, chociaż nie musiał. Ostatnie lata życia Jan Kazimierz spędził w klasztorze Saint-Germain-des-Prés w Paryżu. Przed śmiercią planował powrót do Polski. Kiedy w 1672 roku dowiedział się o zdobyciu przez Turków Kamieńca Podolskiego, zaapelował do ojca świętego Klemensa X o pomoc dla Polski. Niektórzy mówią, że właśnie te tragiczne wieści z kraju były bezpośrednią przyczyną ataku apopleksji. Jan Kazimierz zmarł 16 grudnia 1672 roku. 4 lata później jego zwłoki spoczęły na Wawelu. I pozwólcie, że dzisiejszą lekcję historii zakończę nietypowo. Zakończę utworem literackim. Julian Ursyn Niemcewicz w Ciebach Historycznych w utworze Jan Kazimierz pisał. To berło przodku, tę świetną koronę, wszystko, co świat ten chlubnym uznaje, król wasz i ojciec, dzieci ulubione, dziś wam oddaję. Wspomnijcie, że ja w czasach najnieszczęśliwszych, najpierwszy z wami mnie przyjaciół godził i że ja z pola bojów zapalczywych ostatni schodził. Żegnam was, dzieci, zaklinam ze łzami, na pamięć przodków, na moją siwiznę, brońcie orężem, wspierajcie radami, lubom ojczyznem. Gdziekolwiek przyjdzie dni mych kresu dożyć,
skończyć gorycze, ciężkie niepokoje. Błagam was, raczcie w grobie przodków złożyć popioły moje.